Ponarzekaliśmy w poprzednich odcinkach i na system zarządzania drogami, i na dziury w jezdniach, to ponarzekamy jeszcze na światła. A czemu nie? Zauważyliśmy, że wielu z przechodniów na rondzie grunwaldzkim kieruje się bardziej instynktem wędrówki niż sygnalizacją świetlną. Powinnością inżyniera Maciaszczyka jest reagować na nieprawidłowości i służyć pomocą. Proszę nie przechodzić na czerwonym świetle. Proszę pana, synchronizacja się automatycznie włącza. Proszę nie przechodzić na czerwonym świetle, proszę pani. Co to za porządki? Proszę nie przechodzić na czerwonym świetle. Proszę nie przechodzić. Sygnalizacja włączy się automatycznie. Proszę nie przechodzić na czerwonym świetle. Synchronizacja automatycznie się włącza. Proszę nie przechodzić na czerwonym świetle. Co to za porządki? Synchronizacja automatycznie się włącza, proszę pana. No właśnie, nie zdążył pan. Jakby pan pod tramwaj wpadł? W końcu piesi zrozumieli, że z inżynierem Maciaszczykiem to nie przelewki. Ale wystarczyła chwila nieuwagi i wszystko wróciło do normy. Coś z tym przejściem jest chyba nie tak, skoro tak wielu przechodniów łamie przepisy. Inżynier Maciaszczyk, zaopatrzony w aparaturę pomiarowo rejestrującą, narażając organizm na przegrzanie, a umysł na zwątpienie, przystąpił do prac inspekcyjnych. No to start. Czekamy na zielone. Czekamy wszyscy. I samochody, i piesi, i rowerzyści, jadący na wprost i skręcający. Po 46 sekundach w końcu zielone. Oczywiście nie dla nas, dla samochodów, ale jest przynajmniej po co stać. Minuta 44, 45, 46, 47. Nasza kolej. Po 2 minutach i 4 sekundach można ruszać. Nasze szczęście trwało tylko 20 sekund. Ponownie zostaliśmy zastopowani, ale tylko my, bo reszta radzi sobie z tym problemem po swojemu. Minęły 3 minuty, a my nie przeszliśmy jeszcze połowy. O, teraz można. 3 minuta, 28 sekunda. I znowu stop, ale na krótko. Czas 4 minuty 12 sekund. Całkiem sporo. Może w drugą stronę będzie szybciej? Czas start. Szybko. Szybko! Po 2 minutach 40 sekundach jesteśmy przed ostatnim przejściem. Skąd już tę sytuację znamy? Wspólne oczekiwanie na zielone i to nam się podoba. Socjalistycznie wszystko porówno. Wszystko na czerwono. Przez 46 sekund plus nasze oczekiwanie, aż auta przejadą, czas łączny 4 minuty 51 sekund. Nowy rekord przejścia. Wyniki inspekcji zmartwiły inżyniera Maciaszczyka. Udał się po wyjaśnienia do Zarządu Dróg i Transportu. Samo szerokie skrzyżowania, to są tak naprawdę 3 przejścia. Jest dość duża, z tego może mogą wynikać drobne problemy. Tam sterownik niestety jest dość mocno wyeksploatowany, będzie wymieniany. W lipcu to pozwoli na rozładowanie sytuacji i troszeczkę lepszą koordynację, tak aby ten czas był znacznie krótszy. Sterowniki są wyeksploatowane chyba w wielu innych punktach, jak chociażby na ulicy Starowicznej, gdzie piesi czekają na zielone równe 2 minuty i 14 sekund. Ale dowiedzieliśmy się, że jest tak dlatego, że na tym skrzyżowaniu priorytet ma komunikacja zbiorowa. W poszukiwaniu następnych priorytetów udaliśmy się na nowe rondo Mogilskie od strony ulicy Lubicz. Tu zielone światło ma inny wymiar. Wymiar 8 sekund, bo tyle trwa. Czasem zdarza się dłuższe, 14-sekundowe. Kto nie zdąży, a jest już rozpędzony, wjeżdża na czerwonym. Oczywiście w takiej sytuacji inżynier Maciaszczyk musiał wziąć sprawę w swoje ręce. Jedziemy, jedziemy! Jedziemy na takie miejsce w Krakowie! Jedyneczkę trzeba wrzucić, dobra na gaz i ruszamy z piskiem opór na chwilę. Tylko kilka sekund trwa zielone światło. No właśnie, trzeba dojechać do linii. Pan już tutaj pięknie podjechał, będzie pierwszy, może się uda zdążyć na zielony. Jedyneczka już rzuca na drogi, panie? Automat, super, to może się uda. Trzeba do linii podjechać, uwaga! Już niedługo, tylko kilka sekund zielone będzie się świeciło, drodzy państwo. Noga na gaz i ruszamy z piskiem opór. 3, 2, 1 i poszli! Poszli! Kilka sekund! Wykorzystaj!
panie już. Bandacik będzie, tam policja stoi. Jedziemy, jedziemy. Widzę, że tutaj Ford wychodzi na prowadzenie. Super. Pani będzie pierwsza, może się uda. Jedyneczka. Jeszcze chwila, uwaga. Start. 3 sekundy. Drodzy państwo, super, udało się. 2 samochody. 3. Jeszcze jest szansa. Jeszcze jedziemy. Jeszcze jedziemy. Uwaga, oj, 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 ale długo. I koniec. Jedziemy, jedziemy. Jedyneczka wrzucona? Super, bo jeszcze... Jest, jedziemy, jedziemy, poszli. Kilka sekund. Jeszcze można, jedziemy, jedziemy, drodzy państwo. No i koniec, stoimy. O, już nie można, proszę pana. Jedziemy, jedziemy. Drodzy państwo, jedyne takie miejsce w Krakowie. Zielone światło trwa tylko kilka sekund. Ja tu jestem po to, żeby was przygotować. Noga na gaz, drodzy państwo, dojeżdżamy do linii i z piskiem o to za chwilę ruszymy. O właśnie, podstrzelały silniki, super, super. Pan da radę na pewno. Tylko tutaj, tylko w Krakowie. Tylko na co dzień, niestety na co dzień. Podgrzewamy silniki, podgrzewamy! Uwaga! 3, 2, 1, 0, start! Poszli! Uwaga, no super! Może się uda! Jeszcze, jeszcze! Jedziemy, 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 drodzy państwo! Jedziemy, koniec! Stop, stop, już nie jedziemy! O, na czerwonym się znowu pojechało panu! I w ten oto sposób inżynier Maciaszczyk przyczynił się do uregulowania ruchu. Ale okazało się, że trochę wyrwał się przed szereg, bo zarządca widzi sprawę na swój sposób. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej z 28 stycznia tego roku czytamy, że takie ustawienie świateł to sposób, by zniechęcić kierowców do zapychania ścisłego centrum samochodami. To bardzo ciekawa teoria, ale okazuje się, że czas weryfikuje poglądy. Przyjęto takie, a nie inne rozwiązanie przy wyjeździe z ulicy lub potoki komunikacyjne ułożyły się troszeczkę inaczej, jest większe zainteresowanie tym akurat wjazdem. Z tego tytułu przygotowywana jest zmiana, natomiast przeprowadzone zostaną badania, które określą, na ile ta zmiana musi być gruntowna. Pierwszym symptomem badań był osobliwy przejazd testowy obecnie zawieszonego dyrektora Zarządu Dróg i Transportu. Pan zawieszony dyrektor skrupulatnie sprawdzał, czy czerwone światła naprawdę mogą utrudniać poruszanie się po Krakowie. Jednak tej formy kontroli nie polecamy naśladować. Drogową trylogią nie chcieliśmy atakować instytucji odpowiedzialnych za stan dróg w Krakowie, tak dobrze ocenianych przez prezydenta miasta. Chcieliśmy pokazać, drodzy użytkownicy dróg, ile z waszego powodu mają kłopotów urzędnicy. Bijmy się więc wszyscy w piersi. To nasza wina. Koniec odcinka to nie koniec sprawy. Opinie prosimy zamieszczać na internetowym forum programu. Jeśli mają państwo ciekawą sprawę, bulwersujący problem, którym możemy się zająć, prosimy o kontakt.